Czekaj, wyłączę. Cześć wam ludzie, u kawy na budowie, jak to zabrzmiało. Kawulec dzisiaj z Pawłem w ogóle bez mojej pomocy robią pierwszą warstwę. Takie jest zadanie. Nie wiem, czy zdążą, czy nie. To już jest drugorzędna sprawa. Ważne jest to, że sami, czyli majster kawa i jego pomoc... Inżynier Karwowski, Paweł. Myślę, że jest okej. No, ja tego na razie nie kontroluję, jak Kawa mówił. Ja mu wierzę, bo on jest człowiekiem uczciwym. Ja mam do niego zaufanie przede wszystkim, czyli jest tego... Tak, słupy 24, wiadomo, 12,24 po długości, 9,99 po szerokości. Chłopaki sami pod laser ustawili poziomy narożnych bloczków. Sami sobie ustalili, gdzie ma iść ściana, czyli posadowienie tej pierwszej warstwy. Jeżeli o mnie chodzi, nic, tylko się cieszyć, tak? Żeby to obcykał Kawa, czyli to jest ta budowa. Tym bardziej level jest dla niego up, z uwagi na to, że tu jest ten dodatkowy garaż, tak? Również sobie z tym musiał sam poradzić. Ja mu tylko rano pokazałem na projekcie, jaki tam będzie wymiar. Miał do mnie zadzwonić, powiem wam tyle. Miał do mnie zadzwonić, jak będzie miał zrobiony prostokąt tutaj. Nie zadzwonił do mnie, sobie wyznaczył sznury, jeszcze lepiej. Nic więcej nie potrzebuje, tak? Tu widzę również zrobione tak, jak ostatnio robiliśmy. Tak jak w tym, nie? No i dobrze, i bardzo dobrze. Czyli zrobione to jest w taki, a nie inny sposób i super, naprawdę pozostaje mi się cieszyć. No tak jak mówisz, dyrektorze. Przyjadę jeszcze później, bo dopiero jest godzina 14. Przyjadę jeszcze później. Myślę, że może się udać Kawie, to jest jeszcze praktycznie 4 godziny pracy. Myślę, że jest to realne, żeby ogarnął dzisiaj w całości pierwszą warstwę, która ma 160 bloczków betonowych, a tak jak mówiłem już niejednokrotnie, 200 bloczków betonowych powinien zrobić murarz na dniówkę. To jest pierwsza warstwa, to również trzeba brać pod uwagę, tak więc fajnie, bo teoretycznie Kawa sam z Pawłem w 5 dni pracy są w stanie zrobić tą robotę. Ja jutro jeszcze, nie wiem czy jutro, czy na sobotę sobie przełożyć robotę, którą mam z mini koparką, ale myślę, że jutro będę tu pod ręką już cały czas na górze, bo dzisiaj musiałem polatać, pozałatwiać parę tematów w związku z kolejną budową i z tą budową, no. Przy 5 powiedzmy. No tak myślałem. Całkowicie sami, we dwóch, nie? No i weź pod uwagę, że pierwsza warstwa jest, no schodzi dużo dłużej, nie? Kawa, ja myślę, że jutro, wiesz co zrobimy? Ja jutro przyjadę z samego rana razem z wami i polecimy we dwóch, pomożesz mi narożniki. Słyszysz? Polecimy narożniki i tam gotową zrobimy już L-kę i literę T, czyli te połączenie. Żebyś ty sobie tylko później uzupełniał całości. Możemy. Też będzie dużo szybciej tobie. Dobra, to będziecie mieli tylko zajawkę z tej budowy, no bo nie chciałbym, już również o tym mówiłem, ale widzę też, co się dzieje na kanale, tak? Wiem, że pewne filmy można wrzucać, one w pewnym momencie się po prostu najzwyczajniej w świecie nudzą, tak więc myślę, że jak będę na budowie tej, coś tam zawsze nagram, ale bardziej będziemy to traktowali w formie zajawek z tej budowy, bardziej informacyjnie, jak to wszystko wygląda z garażem, ten projekt, no bo to jest nowość jednak na moim kanale i z tym projektem, tych domów już z garażem stoi trochę, ale nie każdy ma ochotę, chęć się tym dzielić z ogółem. Tu na szczęście jest taka możliwość i z wami się tym dzielę. Jest godzina 17:40. Dyrektor, jak tam robota? Ostatni widzę, trafiony. Zadowolony jesteś, czy nie? Zadowolony jesteś? No ja jestem. A Paweł? Paweł, no. Zadowolony jesteś ze swojego pomocnika? Tak jest. Dobrze się spisał? Dobrze, Paweł, Kawa. A Karbowski się... A Karbowski? Proszę mi się z nim dobrze współpracować. Wiem. Dlatego jest tak jest. Słuchajcie, takie małe może trochę przesłanie dla wszystkich pracodawców, dla wszystkich biznesmenów startujących, którzy zakładają swoje działalności i budowlane i będą mieli pracowników, czy też mają pracowników. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby pracownik, robił postęp w swojej karierze, w swojej nauce, musi przyjść taki moment i oni to muszą robić
we własnym zakresie, tak? Jeżeli są, a ja, do mnie dużo ludzi pisze, dzwoni, są takie sytuacje, że kurczę, pisze pracownik, jakiś tam dzwoni, że nie mogą się przebić w firmie z uwagi na to, że nie są dopuszczani do pracy z wyjątkiem pomagania, tak? Chcieliby spróbować, ale nie mają możliwości. Pracują rok, drugi, trzeci w takich firmach, nie dostali do ręki kielni, nie dostali zadań takich, które są... No, odpowiedzialne, tak, bo to tak trzeba nazwać. I nigdy w życiu się taki pracownik wam nie nauczy, tak więc nie wymagajcie z drugiej strony od tych pracowników po pewnym czasie, jak robią, że oni będą robić dalej to samo, dalej w takim samym tempie i tak dalej, jeżeli uniemożliwia im się rozwój, tak? Ja podejmuję pewne ryzyko, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest jakieś tam ryzyko, no ale kurczę, jestem przekonany o tym, że tych dwóch chłopaków... widzę, jak oni współpracują ze sobą, tak? Przede wszystkim, to jest pierwsza sprawa. Mają jakieś swoje nawyki, wyrabiają. Ja nie mam zamiaru im ani tego zmieniać, ani niczego blokować. Nie wiem, pewnie przyjdzie taki moment, że Paweł będzie chciał spróbować. No to oczywiście dostanie taką możliwość i ja mu wytłumaczę. Pewnie kawę też podgląda. Jeżeli załapie, okej. Nie wszyscy muszą to załapać, to też jest druga sprawa, tak? Tak więc obrys mamy zrobiony. Plan na jutro jest taki, tak jak już mówiłem wcześniej, że ja przyjadę rano z dyrektorem, znaczy z dyrektorem, ja przyjadę rano i wspólnie z dyrektorem pociągniemy do góry na wysokość narożniki, czyli 6 narożników jest w tym wypadku. No i jedno połączenie tu, litera T, patrząc od strony garażu w stronę domu, jak to wygląda. Ale będzie ok. I później kawa sobie już będzie tylko uzupełniał proste. Oczywiście później murując jest dużo, dużo szybciej się to wszystko robi, tak? Bo to nie jest pierwsza warstwa, którą trzeba ustawiać dokładnie. Później na dobrą sprawę już można zrezygnować z poziomicy tak naprawdę, tylko lecieć do sznura, będąc pewnym tego, że narożniki są wyprowadzone dobrze. Zaraz jeszcze sprawdzimy tylko wymiary i fajrant. Co on chce? A gdzie projekt jest? Bo ja tu pamiętam 8,60, tak? Czy 9,60? W tym busie od strony kierowcy widziałem. Strony kierowcy. W którym? ...24 na pewno. Tutaj, co ci pisałem? Kości. Czyli tutaj mamy od osi B do osi C, czyli od tamtej i ostatniej ma być 12 metrów, przepraszam, od osi do osi, tak, 12. Czyli plus 12 cm ściany, plus 12 cm ściany, 12,24. Tutaj natomiast jest od osi do osi 9,75, również plus 24, czyli 12 i 12 to jest 9,99. Tutaj natomiast jest sytuacja taka, od osi do osi jest 620, czyli ten sam wymiar jest od zewnątrz do zewnątrz, czyli tak jakbyśmy wzięli dwa punkty i przesunęli w tą stronę. Dokładnie plus o 12 i o 12, czyli 620 ma być od zewnątrz do zewnątrz. A tutaj jest sytuacja 836 jest od osi do osi. Dodać 24 cm to jest 860. Pomierzymy to z Pawłem. Przekątne w głowie nie mam przekątnych, jakie być powinny. Jutro sprawdzimy przekątne. Gdzie jest ta miara? Chodź Paweł, przemierzymy. Czyli tu ma być 6,20. O, wiaterek, co? I Ludwik idzie w ruch? 620. Zobaczcie. 6 metrów, 20 centymetrów. Dobra, chodź tutaj. Tu ma być 850 czy 950, 860, co ja mówię. Zobaczcie, ty 800
806, gdzie tu jest? 860, ok. Chodź tutaj też, z tej strony. Tam jest przesunięcie 70 cm. No właśnie, 620. Dobra. I tam na koniec. Tu ma być 1224. Wystarczy, żebyście zrobili ławę fundamentową w taki sposób, jak my robimy. Zobaczcie, 12,24. Żebyście zrobili w taką i można się normalnie wzorować wymiar od ławy ciągnąć. Tam jeszcze 9,99. Zobaczę sobie w SketchUpie, jakie przekątne mają być i sprawdzimy rano w pierwszej kolejności przekątną budynku tutaj. No ale na pewno jest ok, no bo kawa przenosił osie z tych ław drutowych przecież. Patrzcie, 9,99. No, górą, górą Paweł musi zawsze iść. 9,99. I tył, dawaj jeszcze. Zgadza się idealnie. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Możesz być z siebie dumny. Możecie. Zobaczcie. 24. Ok. No ale pewnie zaczynał tak samo jak my robiliśmy kawa. Zawsze robiłeś? Dawałeś do lica pewnie bloczki. Jak wystartowałeś jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Do lica sznurem. Od ławy też? Wiedziałem, że ławę mamy równo wylaną. No. Ale pokryło się z tymi? Z osiami na ławach drutowych? Wszystko jest ok. Najważniejsze. I na tym kończę dzisiejszą zajawkę dla was. Z budowy. Domu z garażem.